Także witam wszystkich w kolejnym vlogu, w takim vlogu informacyjnym o kukurydzy. Tylko tutaj jeszcze wcześniej, jak widzicie, jest nasze żyto. Jak widzicie, pięknie kłosy już się wykształciły. Kukurydzy zasialiśmy hektar jeszcze tutaj na polu po sąsiedzku. Chciałbym wam pokazać, że tutaj to już słabe to zboże się zapowiada. Ciekawe, co będzie później, ale już teraz widać to marnie. Jak można zauważyć, na polu jest dużo resztek z poprzedniej kukurydzy. No, nie udało się wszystkiego przeorać, no, ale to nie przeszkadza w zasianiu. Ważne, że większość się pokryła. Kukurydza była naprawdę spora, no to liści też było dużo. Mianowicie o kukurydzy. Jest to kukurydza odmiana Shavox. Minęło 8 dni od siewu. Widzicie, pięknie już jest na wierzchu, ładnie już rośnie. A więc tak, ta odmiana ma do siebie, że rośnie nie za wysoka, bo wszystko, że to tak, powiem, idzie w kolby. No właśnie. Jak pole było uprawione? O, to jęczmień jest. Już teraz widać. Pole było po orce. Już bukowane. Kamień. Wezmę go. Było bukowane. Rozcięliśmy wapno granulowane. Przysiewników podsiewacz, że to tak nazwę. No, chyba tak to się nazywa. Wsypaliśmy nawóz Dominator Plus. Jest to nawóz o takich samych właściwościach jak Polidab. Tylko że no, Polidabu nigdzie nie było, a nawóz Dominator to jest to samo, więc czemu nie? Wymieszany był z saletrzakiem. Wymieszany był z saletrzakiem. I to tyle. No, kukurydza bardzo szybko rośnie. W ciągu 8 dni jest na wierzchu, więc nie wiadomo, kiedy to minie. Już będzie trzeba ją pryskać, więc filmów zapowiada się już kilka. Dzisiaj mamy piątek, jutro jest sobota, czyli jutro ten film wstawię, tak jakoś postaram się rano, może przed południem.